emergency services are urging Gotham residents to stay off the roads and in their homes tonight in light of the severe winter storm still manning the island. Bruce, you've been back for almost 2 years now. You can't expect me to believe that Gotham's most eligible bachelor is spending another Christmas alone. You just ran out of time. Knowing that tonight we put to rest one of Gotham's most heinous and relentless killers, Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, any comment on the rumor that it wasn't actually the cops who captured Mr. Day? There is no such thing as a Batman. Captain Gordon! Captain Gordon! Commissioner Loeb! No further questions! No further questions! All units, code 10 at Blackgate Prison. Communication is down, possible 211. Delta 6-4, en route. Dispatch 5-9, confirm code 10, this is a breakout. Suspect identified as Black Mask. Repeat, code 10 suspect is Black Mask. Commissioner Loeb is being held captive. Repeat, Commissioner Loeb is 701. Witajcie moi drodzy, ja jestem Młody i witam was w takim randomowym odcineczku z Batmana. Dziś miał być odcinek ze Strongholda, ale jeszcze dodatkowo chciałem właśnie nagrać wam takiego randomowego Batmana, ponieważ przeszedłem jego pierwszą część, jak i drugą. Naprawdę Batman to jest jedna z moich ulubionych gier, jak możecie zobaczyć nawet na banerze. Tak, nie mamy czasu. Na banerze mam też właśnie jego grafikę jakby. I też właśnie to z tego powodu, że uwielbiam całą tą serię, a Batman Origins mam właściwie tą grę prawie od premiery i jeszcze nie byłem w stanie, o tutaj patrzcie co zrobili, wpakowali policjanta, nie byłem w stanie jej przejść. Mam 4% gry za sobą, a tutaj zacząłem po prostu rozgrywkę na nowo, że jakby co też żeście widzieli to od początku. Jeżeli wam ta seria się spodoba, to pomyślimy o nagraniu jakby serii właśnie z tej gry, bo naprawdę może być ona ciekawa, jak i oczywiście sama gra. Dobra, wiemy już jak się kłóca, naprawdę ja muszę przypomnieć sobie sterowanie, bo kompletnie nie pamiętam, a uwielbiałem także to sterowanie, zdobywanie punktów i oczywiście te bijatyki, które żeby jak nabić sobie jak największy level i po prostu nie dostać strzała od rywali, jak najwięcej ich pokonać za... Kontra właśnie, kontra prawy. Te podpowiedzi tutaj mam włączone, bo bez tego to ani rusz. Uwielbiam po prostu tą walkę. A przecież nie za niedługo ma wyjść jeszcze czwarta część Batmana. W grze troszeczkę robią jakby nawiązanie do filmu, który też jest moim jednym z ulubionych, po prostu cała seria Batmana. O matko, normalnie... tap. Postaci, okej. Okay. Trochę zmienili tutaj te menu i tak dalej, w porównaniu do tego, co było na przykład w Arkham City. Tam mi się to wszystko jakoś lepiej podobało, bardziej czytelnie to było. No ale... Dobrze, no i tak jak mówiłem, ma wyjść czwarta część Batmana, co jest normalnie dla mnie
będę musiał ją mieć, tylko jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, nie doczytałem tego, a już jest napisane. Ale w międzyczasie także wychodzi GTA i Wiedźmin, także no... Tych gier troszeczkę będzie, a pieniążków tyle nie ma, żeby mieć wszystkie. Tak, to ja. W filmie też było coś takie nawiązanie, że Batman jakby... Trochę ta spacja mi tutaj nie pasuje na bieganie. Spacja bieganie, gdzie zawsze wszyscy jest. Będę musiał to zmienić. Spacja, otwórz drzwi. Wiecie co, czy ja mogę to zmienić? Opcje sterowania. Tu nie. Sterowanie. No chyba. Właśnie. Biegnij. Co? Lewo. Biegnij i szybuj użyj. A, bo szybuj też było. Lewy kontrol, czy lewy shift to czegoś jest? Ja wiem, ja to powinienem przygotować nie na wizji, żebyście wy tego nie musieli tutaj oglądać. Ej. No, można. Dlaczego kółkiem nie mogę zjechać? Ciekawe bardzo. Chyba lewy shift do niczego jest. Użyj. Chcę to zmienić. Lewo. Góra. Spację zrobimy, skoro i tak tutaj do niczego nam wybierz gadżet 11. Do niczego shift nie był potrzebny, także że powinno być wszystko jak najbardziej. Można grać też padem. Mógłbym pada sobie podłączyć, ale ja do pada nie jestem przyzwyczajony. A może liwe, że byłoby nawet ciekawie. Uderzenie. Ten tutaj już coś włączał. Aj! Kontra. To właśnie kontry ja uwielbiałem. I będzie... Wszyscy leżą? Kurczę, tego jakoś jeszcze nie dostał do końca. Dobra, mamy go, przesłuchujemy Nojka. To spacja, właściwie dwa razy spacja, to jest ten unik taki, przeskok dwukrotny. O, właśnie coś takiego. No tak, to samo bieganie. No to może i spacji będę używał. Shift będę do biegania, a spacja do skakania. Czemu by nie było? Dobra, no, nawet pasuje, fajnie sobie to zrobiłem. No to idziemy dalej, no. Ten nam tutaj wyśpiewał. Nawet ta kamera mogłaby być... O. Mogłaby być... wkurzająca, ale taka nie jest. I po nim. Pięknie. Razy 5, tak. Kombinacja, combo nam wyszło. Właśnie jak największe combo. Najdłuższe. Właśnie o to się zazwyczaj walczy w tej grze. Pamiętam, że z kolegą tutaj z dobrym znajomym rywalizowałem o to. Podobnie jak ja uwielbiam tą grę. Aha, tutaj możemy iść, a tam co było? Zupełnie nic. Dobrze, to biegniemy w tą stronę. Tryb detektywistyczny jest jeszcze. Tutaj oczywiście wszystko już mamy odkryte. Jest! Pamiętam z bajek jeszcze, jak było się młodym. Ten krokodyl, jak go nazywałem, on tak w sumie wygląda. A ten jest uzbrojony, to będzie gorszy do pokonania gościu.
Doleryna, ta. I kombinacja ciosów. Świetnie. Rozwalony. Co to ja mówiłem? Kurczę, bo zapomniałem ten wątek. Normalnie tutaj to tak gra, to na pewno później to już... Aha, czyli możemy teraz... O, właśnie, aha, o tych wszystkich bajer. My tu już właściwie wszystko mamy dostępne. Co w jedynce, a nie umiem wymówić tego słowa, tam co w więzieniu biegaliśmy, na pewno jeżeli graliście w Batmana, to wiecie o co lotto. Lewy kontrol? Dlatego spację mamy na tym, bo shiftem nie mógłbym biec, a jednocześnie właśnie, kliknąć lewy kontrol. Aj, co ja zrobiłem teraz? Biegamy tu. Ale... muszą wstawać. Aj, spaprałem combo. Jest, pięknie mi to się udało, ale już myślałem, że już mnie raczej trafi. Bo jeszcze nie pamiętam... Tutaj można było ich bić, jak oni leżą na ziemi. Chyba właśnie kontrol przytrzymując i uderza, i wtedy bym uderzył, to by tak powinno zadziałać. Aha. Świetnie. Automatycznie mi się włącza tryb widzenia detektywistycznego. No i tuż, otóż moi drodzy właśnie. W tamtych jedynce właśnie Arkham Asylum chyba. No to właśnie to wszystko musieliśmy odkrywać sami i to też było super, że co rusz to nowe bajery dostawaliśmy i te misje naprawdę tak, że były ciekawe. Tak. I z tego co pamiętam, robiliśmy i kółkiem, świetnie. Tak to właśnie działa. Te wszystkie bajery, te właśnie wybuchowe, te latanie przede wszystkim, czy to było tam po otwartej przestrzeni. O, proszę, jak niszcza. Miażdży ludzi. Maska nie rządzi. Dobra. Shift czy spacja? Jedno to samo. Skradanie się i to wszystko. Po prostu bajera. Moi drodzy, bajera. Aha, mimo dla tak jak dla mnie bajeranskiej gry nie znalazłem czasu, to jest smutne. Niespodzianka. Który się odważy. Te właśnie kombinacje i będzie finito chyba, tak? 15, kurczę, zobaczcie, bez zamknięcia, coraz lepiej mi idzie, jestem po prostu dumny z siebie. Tam też odblokowywaliśmy oczywiście te kombinacje, tak jak to było, E coś tam zrobił, bo gdy combo dojdzie do 8 razy 8. Gościu, ty tam sobie coś pokazujesz. Azur. I ciągniemy. Także wszystkie już bajery mamy przy sobie. Okej. Tego tu raz, dwa załatwimy. Wybuchowy żel, a też można było chyba z kopa jakby rozwalać te ścianki. No właśnie, to jest też bajera. Wysadzamy ściankę, gościu tak cwaniakowo, no i nic po nim nie zostało. Okej, okay, lecimy dalej. Jeden, dwa razy szybkie użycie batarangu. Batarangami, batarangu.
A, czyli trzeba było w ten sposób to zrobić. Świetnie. Troszeczkę mogliby jakby, no nie wiem jak to zrobić, żeby tu ułatwić te zmienianie broni. Tych dodatków naszych. Gadżetów. No ale... Cóż. Jak będziecie chcieli, to oczywiście będziemy mogli sobie powrócić do innych serii, bo właściwie Arkham City przeszedłem fabułę, ale jeszcze tych dodatków nie przeszedłem do końca. A, tam widzicie, wsadzili do tej kopuły gościa i coś będą mu tam robić. Nie, będziemy już na to patrzeć, idziemy dalej. Bo i tak tam chyba musimy wpaść. O, jest nasz krokodylek. A, widzicie. Podłożony pierdus. W ten sposób zagrali. Dobrze. Człowiek kalendarz. No i tu są oczywiście wszyscy wrogowie Batmana. Bruce Wayne. Batman, też Bruce Wayne. Maska. Naczelnik Joseph. Nie ma krokodylka? Nie mówię mu tak, jak właściwie się nazywa, no ale musicie też to wybaczyć. Ale żeśmy przepryśli. No niestety już gościa zatruli. Mam nadzieję, że przez moje gadulstwo się nie spóźniliśmy. Aha. Czyli sam. Policzy się? Policzy się. Sorki, że nic nie mówiłem, ale ja to tak mam. Jak się skupię, to nie ma bata. Dobrze. Właśnie próbowałem, jak widzieliście, zrobić mu z ciosa, z kucaka, no ale no nie wyszło. I chyba nic nie było. Gaśnicę możemy używać, jak widzicie, do zadymiania, do takiego jakby uniku, tak? Dobrze. Idziemy. Batmanku, nietoperzu. Gdzie on tam glas? Kroko, o, zabójczy Kroko. Się zdenerwował. Powinno się udać otworzyć większość danych w mojej kryjówce. Okej. Na pewno ci się uda, Batmanku. Tymczasem śmigajmy do góry. Dobrze. No jesteśmy już prawie na dachu. No i tu będzie na nas nie lada gratka czekała, nie lada wyzwanko. Jak na sam początek gry chociaż. Ja mam takie wrażenie, że tutaj twórcy jakby wyszli z tego wniosku, że nie uczą nas na nowo grać Batmana. Ponieważ już powinniśmy mieć do czynienia z jedynką, z dwójką, także w trójce powinniśmy być oblatani. I już jak widzicie na początek, czy możecie się spodziewać, mamy do czynienia z wielkim Kroko. Aż myślałem na pierwszy raz to grałem, że nie będziemy się z nim już rozprawiali zaraz na samym początku gry. Ale się jak widzicie myliłem. I nie będzie to łatwe. Nie pamiętam, co mieliśmy tu zrobić. Coś ciekawego bardzo. Wow.
On jak... Biegnij, naparzaj. Musimy go przecież rozwalać. Zaraz mi on sam rozwali. O, co on właśnie robił z tymi... On będzie te butle tam rzucał nimi. Przed cysterną. Ja patrzę się, co tu mi się robi. Tu zrób unik przed cysterną. No nie wierzę. Wow, 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 wow. Szybko, szybko, szybko. Ale mnie machnął. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O jene, jak to będzie widz słychać na głośniku, na olerka, jasna. Ile mam życia w ogóle? Na mikrofonie, niestety to się przeniosło, no. Nie mam takiej... Rzuca. Dobrze, nie trafił. Kurczę, no. Szybko, Batmanku, szybko. Dobrze. Dobrze, świetnie, udało się nam tym razem. Kurczę, ale tym razem już nie. Ja tego nie przejdę. Ja pierniczę. Szybko, musimy go rozczaskać. Tutaj wiem, że są... Ojeju, 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 znowuż to samo. A tego się, tak musi chyba być. A życia, jak widzicie, jak na lekarstwo, jak zabijamy tych ludków śmiesznych, to... Szybko, uciekaj, uciekaj! Jest. Uciekłem. Znowuż ten będzie tam rzucał. A, już wiem. Jest! O to właśnie chodziło. Po prostu trzeba było mu batargami strzelać w to, jak on podnosił, a ja uniki robiłem. Tak po prostu szybciej byśmy go rozwalili, no ale pomyślałem w ostatniej chwili. Batman nikogo nie zabija, jak zawsze. Także niestety ocalił i tego Kroko. Choć powinien go unicestwić dawno, i tak będzie uciekał, i tak zapewne. Nie dziś. Tak jest. No i te jego super zabawki. Miodzio. No i poleciał. Mr. Gordon. No i wróciliśmy do kryjówki. Batman, trzeba przyznać, że od samej pierwszej części powalał grafiką. Konec zabójczego Kroko. Alfred. No i cóż, moi drodzy, wypełniliśmy pierwszą misję, wcale niełatwą. Tak, pana krokodyla. Troszeczkę pola miłem, ale myślę, że to nic wielkiego. Niestety tutaj przeniosły się drgania na mikrofon. No kurczę, no nie mam że jakiegoś super statywu, który by tutaj tego właśnie nie przenosił. Nie ma tego koszyczka, no bo GoMac nawet nie może być w koszyczku, także no musicie to wybaczyć. Jeżeli uda mi się to jakoś wyciszyć, no to okej.
I tyle, moi drodzy. Cóż, w tym odcineczku byłoby to już wszystko. Tutaj mamy następny poziom. Też możemy jakieś modyfikacje walki w zwarciu niewidzialnego. Pomocnicze. Ciekawe. Batargami. Jak one się nazywają? Nie batargami, batarangi. Batarangami. W ten sposób. A że dużo się bijemy, to może. Co tu jest? Wytymujące ciosy zapewnia 25% do odporności pancerza Batmana w walce bezpośrednio. Dziwne. Jak tak zrobię? O, jest. Pancerz bojowy. Odporność pancerza Batmana. Do odporności pancerza Batmana na ostrzał. Może to. Ile mam tych punktów? Brak punktu modyfikacji. Jest. Gdzie to pisze? Aha, punkt modyfikacji tutaj. Takie małe zero. A ja tutaj mogę dalej jechać? Nie, chyba nie. Dobra. Czy możemy coś jeszcze? Nie, to po prostu jeden punkt na wszystkie modyfikacje. No, dobrze. Dobrze więc. A tu główne elementy. Też możemy ulepszać. Nie, to już jest. Chyba. Użyj tego ruchu, aby zatukać wroga. L-Shift. Kółko. Spacja. No proszę, moi drodzy. Ciekawe. Dobrze, to by było na tyle. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, taki randomowy, no to dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, piszcie, czy może byście chcieli coś więcej niż tylko taki randomowy i czasem może pojawiające się odcinki. Bo ja chętnie powiem wam, że Batmanami sobie pograł, to zupełnie inna gra na kanale niż do tej pory były. Jeszcze raz dzięki wam, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrowienka dla was. Do zobaczyska. Hej.